Także 47 parlamentu. Kościół w Polsce, proszę Państwa. W Polsce 14, w Polsce 15. System mochlerowy, piec kaflowy, nie ma świadków Jehowy. Oszustów nie brakuje, bo to wiadomo, że jezioro kłamców i rzeka złodziei. Chyba wielka, prawda? Nie jakaś białka mała, tylko wielka rzeka złodziei. Pośród nas na apelu pielgrzymów ze Szczecina, pielgrzymce rowerowej, którzy w 25. pielgrzymce rowerowej, którzy zmierzają aż do Łagiewnik. I siostry misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej razem z matką generalną Ewą Gaszmarek, które przeżywają promację zakonną. I pątników z Piotrkowa Kujawskiego w diecezji włocławskiej. Także pozostających z nami pielgrzymów z rodziny Radia Maria ze Szczecina i Kamienia, siostry zakonne. Również pielgrzymkę z Wronek z diecezji poznańskiej i oazę rodzin pierwszego stopnia diecezji lubelskiej. Oddajemy Ci, dobrodziejów Jasnej Góry, nasz pauliński zakon, parafie, rodziny, naszych bliskich, tych, którzy proszą o modlitwę, wszystkie intencje Wielkiej Księgi Apelowej. Modlimy się za chorych, cierpiących, zwłaszcza polecamy księdza biskupa, arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego, wicerektora Grzegorza i alumna Marcina, prosząc o szczęśliwą operację dla niego. To wszystko, co w naszych sercach, niech spocznie w Twoich dłoniach i w Twoim sercu niepokalanym, Maryjo. A my z ufnością wołamy tajemnicy zesłania Ducha Świętego, prosząc o dar miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego nie zapomnij. I odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy nam winowajcy. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Jezioro kłamców i rzeka złodziei. Między niewiastami. Czego szatan nie wymyśli? Nawet dzień dobry mogą powiedzieć, wiesz, ciebie nie znają. Tak? A te cuda też od szatana. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo,
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Także widzicie Państwo, Polska wierzy Maryję. Nieźle rozpiniłem. Boże, jaki on, ale może nie... Krystyna Czubówna nam opowie, jak się rozmnażają po prostu jakieś pierwotniaki albo piękne antylopy. Trochę takiego patrzenia, bo to jest czas, kiedy w Polsce, ja pamiętam akcję Lambdy, czyli nasi koledzy, między innymi Iga Kostrzewa, czyli koleżanki, chyba Krzysiek Liszczyński, no pierwsi pierwsze jakiekolwiek stowarzyszenia, które się pojawiają. Pamiętam taką ich akcję, kiedy oni chodzi na ulicy i mówi: dzień dobry, czy zna pani geja? I ona mówi: nie, no ja wiadomo, dzień dobry, to już pani zna, nazywam się Krzysztof, tak? Czy tam. I ten moment, kiedy w ogóle poznajemy mniejszości, czyli to jest tak, myślę, że ta druga połowa lat 90., no to każdy tam miał jakiegoś jednego znajomego czarnego, tak? Bo na zasadzie jednego po prostu, który się gdzieś zapałętał, albo właśnie przyjechał tata w ramach jakiejś tam wymiany młodzieży i po prostu te dzieciaki tutaj zostały. I pamiętam, że to naprawdę te osoby, które nie były białe, z katolickich domów, a jeszcze potem stała się heteroseksualne, to było jakieś kompletne zjawisko. Więc się teraz zastanawiam z perspektywy, na ile, i o tym będziemy dzisiaj rozmawiali, czy to jest porażka teatru politycznie zaangażowanego, co się wydarzyło teraz, co się dzieje z no, tak zwaną dobrą zmianą, a my ją tutaj nazywamy po prostu rewolucją obyczajową, której jesteśmy świadkami. Na ile te właśnie być może marzenia teatru, bo to jest, ja bym tego nie nazywała, że to był wyrachowany jakiś pomysł na świetne produkcje, które będą poruszały trudne tematy i my je dobrze sprzedamy. Jakieś mam wrażenie, że się paru twórców trochę nawzajem, ale w takim, bym powiedziała, uczciwym geście oszukało. Tak, znaczy ja nie mam wrażenia oczywiście, że to było jakieś cyniczne, mm-hmm. prawda? Nie, była w tym niesłychana wiara, tylko mi chodzi o to, że jakby wiara w to, właśnie w te teksty, w ten krąg tematów, jakby w ten rodzaj rozpoznania. Teraz jestem gotów sobie stawić takie pytanie, na ile był tam też pod wpływem taki mechanizm obronny, mm-hmm. żeby nie wejść z kolei w to, jak chociażby te same tematy, jak one, prawda, są, że tak powiem, przeżywane w naszym społeczeństwie, prawda, jakie generują postawy obronne, ataku, agresji, mm-hmm. na czym to polega, że to nie zostaje rozpoznane. Przede wszystkim, no, od razu się odwołam, może tak jakby z grubej rury od razu będę strzelał, ale przede wszystkim nie został podjęty temat Kościoła katolickiego, mm-hmm. a po prostu tych tematów nie da się tknąć, prawda, bez jakby naświetlenia tego, w jaki sposób ta instytucja kształtuje postawy społeczne, nastawienia emocjonalne, prawda, wytwarza pole takiej nieuświadomionej cenzury społecznej, mm-hmm. która jest w Polsce bardzo silna, prawda, i moim zdaniem też właśnie brakuje dyskusji na temat cenzury, że trochę ona też jest fałszywie prowadzona, jest też w duchu, głównie prowadzona w duchu takiej krytyki liberalizmu, to znaczy przeskoczyliśmy od razu od myślenia o cenzurze w kategoriach takiego państwa totalitarnego, komunistycznego, od razu takiej cenzury wolnego rynku, prawda? I że to współczesne rozważania w Polsce na temat cenzury jest związane właśnie z tymi mechanizmami ekonomicznymi, a nie jest rozpoznane całe to pole właśnie takiej, jak Judith Butler to nazywa, takiej cenzury strukturalnej, która w ogóle organizuje tego, co my możemy powiedzieć i pomyśleć, prawda? I dlatego moim zdaniem właśnie instytucja Kościoła ma no, wielką, prawda, tutaj wielką siłę oddziaływania i teatr tego w ogóle nie podjął, po prostu w ogóle tego nie podjął. No właśnie, Artur, jakbyśmy się tak spróbowali zastanowić, czy, bo ja, mi nie przychodzi do głowy jakikolwiek spektakl, dramat na ten temat, o który ty mówisz, tak? No znamy mszę Artura Żmijewskiego, która się wydarzyła w Teatrze Dramatycznym, a potem w Starym Teatrze.
I to jest chyba jedyny taki, taka propozycja, próba zderzenia się w ogóle z jakimś przedziwnym... Tylko tam jest rzeczywiście zupełnie inna sytuacja, tak? No to jest performance dla Państwa, którzy nie wiedzą. Warto może poczytać trochę w internecie, też to KPM się tym zajmowało. Czyli Artur Rzymiński, artysta, nie aktor, ważny artysta sztuk wizualnych, przeniósł mszę 1:1 do teatru, gdzie w rolę kapłanów wcielają się po prostu aktorzy w ramach swojej pracy i gaży wieczornej, którą zarabiają za to. No i też oczywiście ciekawe doświadczenie, to ja tego w Krakowie nie widziałam. Pamiętam w Warszawie te takie doświadczenie. Raz, no, bycie osobą częściowo odpowiedzialną, bo to się działo w teatrze, kiedy ja w nim pracowałam, czy się bałam, że coś się może wydarzyć złego, ktoś kogoś może zaatakować. To jeszcze był zupełnie inny czas, to był rok 2011, o ile pamiętam, albo 2012. Nie mieliśmy jeszcze tak radykalnie ustawionego społeczeństwa pro albo anty, więc nie był to aż tak zapalny temat. Ale rzeczywiście był lęk, że coś się może wydarzyć. A drugi, niesamowite, pamiętam moje zmęczenie po tych 55 minutach tych odruchów. Ja nie byłam w kościele tak na mszy, żeby być w niej, nie wiem, pewnie z 20 parę lat, myślę. No tak bym celowała. I to ten moment, kiedy trzeba wstawać, klękać, siadać, tu się modlić, że się tego nie robi, bo jest się w teatrze, więc się ogląda siebie, na swoje własne odruchy też patrzymy, to było potwornie, potwornie męczące. Pamiętam, że dla mnie ten, czyli widać, na ile my mamy wdrukowane w ciało te odruchy i to przez krótki czas chodzenia do kościoła, nie wiem, pewnie jakiegoś okresu komunii, czy ja nie wiem, chociaż 5 lat do kościoła, no nie wiem, tak myślę. Czyli nie wierzę, 5 lat też pewnie co tydzień, jak policzyć, czy mam kilkadziesiąt razy pewnie w teatrze i to jest tak niesamowicie narzuca ten taki rygor cielesny. Ale Artur, czy ty masz kontakt z młodzieżą, tak zwaną, cokolwiek to znaczy, i możemy spróbować nakreślić ramy wiekowe, ale czy ty widzisz ten temat jakby rozpatrywany i analizowany przez młodszych ludzi? Bo to, co mówił Grzegorz Niedziałek, czyli nikt się nie przejrzał tak de facto genezie, dlaczego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, czyli pierwsze te lata 90., gdzie się pojawiają te tematy, one się pojawiają troszeczkę jak produkty z Peweksu, bym powiedziała, które są bardzo atrakcyjne, fajne, ciekawe, ich nie było do tej pory, ale one nie pytają, dlaczego tak się dzieje, tak? Dlaczego w naszych rodzinach tak się dzieje, dlaczego obok u sąsiadów ktoś kogoś zadźgał, tak? Dopiero się pojawiają te nowe dramaty, to zaczynają być pisane. No, jesteśmy 20-25 lat po tym fakcie. Czy młodzież się zastanawia, dlaczego na przykład chodzi do kościoła? Myślę, że tak, że bardziej niż wtedy, jak kiedy mówiliście o latach 90., to właśnie pamiętam grupy, nigdy nie nazwał ich młodzieżowymi wtedy, z jakichś tych albo słowo młodzieżowe, grupy, do których teatr, grupy młodych teatrów amatorskich, których byłem w jednym z nich. Do nas nie docierało tam na południe Polski, do Bielska-Białej, na daleką prowincję, nie docierał do nas. Nie docierał do nas Sara Kejna. Nie wiedziałem o ich istnieniu. Ale dialog drukował. Nie czytało się w tym, dobra. Nie czytałem dialog. Robiliśmy za to moralność pani Durskiej w klubie osiedlowym, gdzie płeć była wymieszana. Gdzie to w tym środowisku młodych teatrów się w ogóle strasznie byliśmy nastawieni do teatru instytucjonalnego wtedy, to... Słusznie. Tak, w całości. W ogóle nas nie interesuje ten teatr instytucjonalny. Gdzieś tam się w tym kręgu... To w ogóle było strasznie radosne właśnie, że był taki Szpak, człowiek o ksywce Szpak, kolega, mężczyzna, który urodził się jako kobieta. I to nie budziło żadnych kontrowersji, w ogóle żadnych problemów. Znaczy, to było oczywiste, że jest mu trudno. I oczywiście, tak jak mówisz, że tak ten jeden czarny, który, że każdy z nas ma jakiegoś jednego znajomego. Natomiast nie czuło się jakiegoś strasznego ciśnienia. Znaczy, myślę, porównuję sobie z obecną sytuacją. Te tematy kościelne. Wydaje mi się, że wtedy w tych naszych klubach to znacznie odważniej się o tym mówiło niż dziś. Nie wiem, czy odważnie to jest dobre słowo. Natomiast kiedy właśnie porównam to teraz z tą młodzieżą, z którą prowadziłem warsztat niedawno w Wałbrzychu. Która była w wieku jakim? W wieku licealnym. Mhm. Czyli w tym wieku, w którym ja... No, ja byłem trochę starszy od 90. Niewiele starszy od nich. Ale tak, to jest oczywiste, że to się zrobiło bardziej radykalne. Natomiast... A
zacząłeś się boją podejmować pewnych tematów? No bo myślę, że wtedy w latach 90 była pewna rodzaju frywolność, bo nikt nie był świadomy konsekwencji. Nikt nie miał narzędzi, nikt nie miał języka, Kościół nie wiedział, co to jest gender, w ogóle kompletnie nie wiedzieli, o co chodzi, tak? Nikt nic nie wiedział. Teraz się uzbroiliśmy w pewnego rodzaju narzędzia, chociażby językowe, że umiemy nazwać, wiedzieć, to jest złe, a to jest dobre i wiemy, co to jest. No, ja wtedy prowadziłem zajęcia w Domu Kultury z młodymi, gdzie puszczałem w Miejskim Domu Kultury Fucking Amal, gdzieś tam dyskutowaliśmy. Nie wiem, czy pamiętacie ten... Tak, dwie dziewczyny. Dwie dziewczyny w szkole, które odkrywają swoją lesbijkę, tak? I to pamiętam jakąś zupełnie nieskrępowaną dyskusję wtedy. Teraz wydaje mi się, że długo bym przemyślał, czy strategię, jak to pokazać i konsekwencje, jakie mogą mogą pójść za tym. I to nie z powodu tego, że ktoś przyjdzie z zewnątrz i nas zje, tylko z powodu tego, że połowa tej grupy młodzieżowej może ostro zaprotestować, że oni nie chcą. Ja się z tym spotkałem na warsztatach, że oni po prostu mówią odważnie. Znaczy, to było tak, że jedna grupa mówi tolerancja, świat będzie szczęśliwy, jeśli wszyscy będziemy się kochać, i mówią takie hasła, z którymi wszyscy wiemy, że tak, oni wiedzą, że tak należy mówić. Kiedy zderzają się z tą drugą grupą, tak, to jest dokładnie wyszło w tym Wałbrzychu, że druga połowa, która mówi, my nie chcemy uchodźców, my nie chcemy homolobby, my nie chcemy tego zepsutego. Pozdrawiam tu Joannę Szczepkowską. Tak, bardzo zgrabny termin, kulak tu się przyjął. Ale to, że tak jest i że się młodzież gdzieś polaryzuje, to wiemy, ale wracając do teatru, jednak wejdźmy na takie pole bardziej bezpieczne, na którym mam wrażenie, że się lepiej znamy niż na polu jako socjologowie. Okay. Tak, i mnie zastanawia ta... takie duże rozczarowanie, niestety bym tak powiedziała, tak? Że temat teatr, który przez lata zajmuje się w większości przypadków, od nawet teatrów, można powiedzieć, bardziej mainstreamowych, przewidywalnych tematów, nie wiem, homoseksualności u Krystyny Jany, gdzie te postaci gdzieś przewijają i są, czy u Warlikowskiego, czy u Jarzyny, czy w Teerze, czy jakby w różnych teatrach, które oczywiście mają swoją markę, jeżdżą za granicę i jakby ludzie do nich logoną do tych teatrów. I to jest moje pytanie, bo być może tak jest właśnie, jak wy to obserwujecie, że pewna grupa dostaje pewnego rodzaju wsparcie, tak? Widzi siebie albo swoje tematy na scenie i gdzieś się wtedy po prostu czuje bardziej silna i tak działa, to jest takie działanie empowermentowe. Niech jadą za granicę, jak tam jeszcze nie wiedzą kto, to zanim się zbłaźnią, to wystąpią. Pół roku, ile jest od wyborów? No trochę więcej, ponad pół roku. Dzieje się, co się dzieje. I gdzie jest w tym momencie teatr? Czy wy ostatnio zaobserwowaliście jakieś premiery, teksty nowe, gdzie ktoś próbuje w jakikolwiek sposób z tą nową rzeczywistością dyskutować? Ja tylko spróbuję nawiązać do tego, o czym mówiłem przed chwilą, o tej młodzieży, bo to jednak było warsztaty teatralne i mówiliśmy też o tym i o teatrze. I okazało się, że ta grupa pod hasłem tolerancja bardzo szybko wyczerpały się argumenty, oni nie wiedzieli, co mówić. Myślę, że to jest ten problem. Ta druga grupa miała sprecyzowania, ona wie, dlaczego nie chce. I po tym, jak się wyczerpało parę stereotypowych haseł, nie wiedzieli, co dalej. Nie mają skąd brać, nie mają... Też mówiliśmy o tym właśnie, że nie ma tego w teatrze. Nie ma tego w teatrze, nie ma. Także możemy zatem wymieniać spektakl w Legnicy, którego dyskusja o nim została usunięta z programu Pegas, prawda, czy spektakl z Białegostoku, który właśnie traktuje o tych faszystowskich ruchach w Polsce. Na pewno można wskazać takie przedstawienia, ale mi się wydaje, że no to wtedy możemy powiedzieć tak, no, czy może powinno być ich więcej, a może jeszcze niedostatecznie, jeszcze może o czymś innym i tak dalej, i tak dalej. Ale wracając do tego, co mówisz, to znaczy tego jak gdyby wsparcia i wzmocnienia, znaczy przez teatr. I tu się właśnie zastanawiam, czy teatr jakby rzeczywiście tą pracę wykonał. Pewnie w jakimś sensie tak, ale też w sensie niedostatecznym. I ja myślę, że na to się złożyło jak gdyby kilka spraw. To znaczy, że przede wszystkim u nas jest takie myślenie o teatrze, zawsze jako teatrze publicznym w rozumieniu teatru narodowego. To znaczy, że właśnie dyskutujemy o teatrze jako całości. I teraz jak powiemy, no tak, byli oczyszczeni, były anioły w Ameryce, była tęczowa trybuna, był
coś tam, Good Night Cowboy i tak dalej, możemy wymienić, możemy powiedzieć, no tak, teatr podejmował to, więc możemy powiedzieć, że teatr nie omijał. Ale to się zakłada, no, że jakiś teatr Warszawy, nawet jeżeli to jest teatr rozmaitości, czy teatr nowy, coś wystawił i że jakby to ma jakiś od razu szeroki zasięg społeczny. Teatr ma jednak zawsze ten zasięg lokalny, można by powiedzieć, prawda? I w związku z tym następuje taki rodzaj raz rozgrzeszenia, że to już było zrobione, a poza tym właśnie teatr ma też swoją taką zasadę działania, kiedy mówi, no tak, Warlikowski już zrobił Oczyszczonych, podjął ten temat w taki sposób, no to ja nie wiem, czy ja się nim będę teraz zajmował, no bo jakby na tej giełdzie teatralnej z nim nie wygram, prawda? Mhm. Więc nie ma tu takiego myślenia, o to został otwarty, ważny Radio temat. Radio TOK FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langström Extra, powietrze, Saskie Kępy, tu na Pradze Południe, ja w Warszawie. Warszawa, czegoś innego. I zawsze się zakłada tak jakby dane przedstawienie widziała cała publiczność teatralna. W związku z tym już ta praca została wykonana. Ale wtedy teatr nie wykonuje żadnej pracy. Jeśli myślimy o teatrze publicznym jako teatrze właśnie narodowym. Że dlatego ja bardziej bym w tym momencie dyskutował nie o to, czy takie przedstawienia powstają w tej chwili i ile ich będzie, tylko w ogóle o przemyśleniu jakiejś generalnej zmiany w ogóle struktury działań teatralnych. Wiesz co, no to jest pytanie o tak zwane mechanizmy reprezentacji, jak to się ładnie mówi, tak? Czyli z jednej strony mamy historię, czyli weźmy, to jest dobry przykład, anioł w Ameryce, czyli bierzemy historię tak naprawdę Amerykanów, nie naszą, tak? Czyli mamy historię AIDS, która była tam okrutna i wybiła po prostu jedną generację gejów, trochę heteroseksualistów również, ale w znacznym mierze jednak gejów. A tak się zastanawiam, do tej pory akcja Hiacyn nie wyszczekała się nawet filmu dokumentalnego nudnego, po prostu nawet nie mamy takiego po prostu zwykłego szkolnego filmu ze szkoły Andrzeja Wajdy, gdzie po prostu młodzież bierze kamerę i mówi, okej, znajdźmy tych facetów, znajdźmy te dziewczyny, a oni dalej żyją i są. Tak, ale mi się wydaje, że po prostu jakby i gdzieś jako środowisku teatralnym tak naprawdę, ale w ogóle bym to poszerzał, może są jakieś takie nadmierne generalizacje, ale mi się wydaje, że znowu, że w polskim społeczeństwie na pewno ktoś mnie zruga za używanie słów polskie społeczeństwo, ale na użytek tej rozmowy muszę się jakimś posłużyć, że obowiązuje ta zasada, która obowiązywała w armii amerykańskiej przez lata, jako taka doktryna, don't ask, don't tell, I że w tym momencie możemy powiedzieć to, o czym Artur mówił, jesteśmy tolerancyjni. Dopóki ta zasada działa, to każdy mówi, w porządku, niech sobie istnieją ci geje, prawda? Ale Małżeństwa nie, adopcja nie, wspólne rozliczanie się, prawda, nie. Nie obchodzi mnie, co robi w łóżku z kimś tam, prawda, no ale nie wychodzi na ulicę, prawda, bo już to jakoś w jakiś sposób mnie drażni a jak widzisz na ulicę i będziesz się całować albo trzymać za rękę, no to już znaczy, że o, ty już po prostu prowokujesz, prawda, no te ostatnie te wypadki różne to pokazywały, czyli prawda, to don't ask, don't tell jako pewna zasada. I teatr też w to, moim zdaniem, wszedł. To znaczy, że podejmował ten temat, ale zawsze, ja trochę obserwowałem to, jak to na przykład istnieje w takim odbiorze krytycznym, bo to dobrze pokazuje, jak pewien komunikat teatralny, który nie jest do końca werbalny, jest przekładany na dyskurs, prawda? I jak to brzmi w tym dyskursie. Więc jakby pierwsza zasada jest zawsze zasadą uniwersalizacji. To znaczy, że no na szczęście nie chodzi o związek na przykład pary homoseksualnej, tylko chodzi o poważniejszy i większy problem polityczny, jakiejś nietolerancji, prawda, i tak dalej. Czyli te wszystkie, wracam do punktu wyjścia, jakby te wszystkie, można powiedzieć, takie właśnie gesty tolerancji, one są znowu takie fałszujące stan świadomości. To znaczy, że jesteśmy tolerancyjni w ramach pewnej umowy, prawda? Dopóki ta umowa nie jest złamana, mówimy, nie ma problemu, prawda? Jak ta umowa jest złamana, no to wtedy właśnie problem się pojawia. W związku z tym właśnie, tak jak mówisz, akcja Hiacynt,
Gdzie jest? Nie ma. Gdzie jest? Nie ma, prawda? Mhm. Jakby tak, jakby to było w ogóle nieinteresujące. Mhm. No tak jak to, co mówię wcześniej. No może tak być, tylko i wyłącznie się zajął tym Karol Radziszewski z Ryszardem Kisielem, który będzie również naszym gościem w tej audycji. I to są, tylko to jest rzeczywiście, zajmuje się artysta i robi na tym swoją pracę artystyczną, swoje wideo, swój performance na tym, tak? Więc to też nie jest, a mówię, gdzie jest taki zwykły, po prostu nudny dokument, który moglibyśmy się dowiedzieć, ile tych teczek było, ile osób zostało nawiedzonych pewnego poranka, co o tym myślał Kiszczak albo Kiszczakowa, co znalazła w swojej szafie na ten temat. No trochę tutaj tematów jest, więc tak. Ale jeszcze, znaczy mi się wydaje, że sytuacja jest jeszcze gorsza. Sytuacja jest o tyle gorsza, że jeżeli weźmiemy te anioły w Ameryce, o których zaczęłaś mówić, czyli można powiedzieć właśnie, no na szczęście nie o nas, tylko o Stanach. Kultura prawda, pojechała do Wrocławia, no, bo tu w Warszawie kultury nie ma, tu nie jest Angloameryka, Białystok. Jak przyjrzymy się realnie, jak ten tekst funkcjonował w Polsce, on został opublikowany dosyć szybko po, prawda, po tej premierze amerykańskiej w 1994 roku na Omar Dialogu. I pamiętam lekturę wtedy tego tekstu, zrobił na mnie olbrzymie wrażenie. I bardzo byłem zdziwiony, dlaczego właściwie teatry tego nie grają. Była premiera w Teatrze Wybrzeże, która przeszła kompletnie bez echa. A kto to robił, pamiętasz? Wojciech Nowic. Nie jestem pewny. Właśnie tak jakby reżyser mniej znany. Premiera właściwie przeszła bez echa. Była opisywana tylko w lokalnej prasie, czyli nie stała się jakimś wydarzeniem takim ogólnopolskim. Mm-hmm. Co jest ciekawe, bo nawet jeżeli to była nieudana premiera, Ale byli geje w teatrze. Ale był też bardzo sławny tekst, prawda? Mm-hmm. Dramatyczny, nagradzany i o tym było wiadomo. W 94 to myślę, że Polska w ogóle nie jest wtedy gotowa. Polska się zajmuje wtedy polityką i tym, żeby przeżyć do pierwszego. Ale premiera z 95 roku, ale co jeszcze jest ciekawsze, przyjeżdża do Gdańska Tony Kushner. Aha. Autor. Fakt, który wydaje się medialnie nie zaistniał, prawda? W tej chwili, gdyby przyjechał Tony Kushner, wyglądałaby sytuacja zupełnie... Jedynka Gazety Wyborczej. Tak, a wtedy nikt tym się nie zainteresował. Zostały zorganizowane warsztaty z nim, właśnie poświęcone tematowi, prawda, relacji społeczeństwa do homoseksualistów i on to prowadził, czyli teatr też zaprojektował pewne takie no dobrze pomyślane działanie medialne, edukacyjne, związane z tą premierą i to w ogóle nie funkcjonowało, ale i potem nie ma żadnych premier, więc też się tak sobie zadawałem wtedy pytanie, czy ja się pomyliłem w ocenie tego tekstu, bo on wydał mi się mocny, ciekawy, jakby no chciałbym go zobaczyć w teatrze, no ale tak sobie o tym myślałem. Nie jest to grane. Więc tu znowu działa coś, o czym ja mówiłem na początku. Jakiś rodzaj tej takiej niewidzialnej cenzury. To znaczy, że gdzieś teatr nie wiedział, co z tym tematem zrobić, jak to pokazać, jak to wystawić, więc na wszelki wypadek nie zrobimy tego, prawda? To znaczy, że na wszelki wypadek tego nie ruszymy. Jest łatwy wtedy wykręt, który powiedział sobie w tym momencie, no tak, bo to jest o Stanach, a nie o nas. I taki był też ton tych recenzji lokalnych, no właśnie, że to, no to nie ten. Przy czym też no recenzenci, ja uwielbiam te tony w recenzjach, to znaczy recenzenci, no tak, to dla nas nic nowego, no znaczy my to wszystko wiemy, no przecież wiemy, przecież my jesteśmy oświeceni, my jesteśmy tolerancyjni, znaczy jakby wręcz by takie poczucie wyższości wobec tego społeczeństwa amerykańskiego, wy macie te problemy, no tak, tak. Ten AIDS u was. Tak, to AIDS, jakby ten, u nas kraj tolerancyjny i my de facto no możemy się przyjrzeć temu, no ale wybaczcie, nic nas ten dramat nie obchodzi. I taka była, że ten dramat w ogóle nie nawiązuje relacji emocjonalnej z widownią. Ale wiesz, dlatego moim zdaniem anioły w Ameryce nie nawiązują kontaktu emocjonalnego, bo myślę, że tam nie mamy świadectw, naszych świadectw. Czyli nie jest, właśnie nie ma jakichkolwiek pracy. Ja nie mówię, żebyśmy teraz wszyscy pracowali w archiwach i po prostu dostarczali materiały po prostu do robienia nowych spektakli, ale ja mam taką wielką potrzebę, żeby zobaczyć jednak, żeby ktoś się pofatygował i cały czas Radziszewski tak naprawdę przychodzi mi do głowy. To, co zrobił z Ryszardem Czubaką, czyli z Rysią naszą warszawską, na przykład zderzenie z Rafalalą i zrobili taki talk show w dramatycznym na małej scenie wakacje parę lat temu i to rzeczywiście to zderzenie po prostu dwóch historii kompletnie innych światów, tak? No, Ryszard, który jest starszy,
No, teraz pewnie obrażę go, ale nie wiem, 30-40, no nie wiem ile teraz spotkam jedną i drugą, to mi tam zjedzą, ale i też pokazanie, że to jesteśmy my, to jest z nas, tak? To można powiedzieć, że to nie jest tak atrakcyjne, tak? To nie dzieje się w Nowym Jorku, to się nie dzieje w Central Parku, to nie łapiesz HIV-a po prostu uprawiając seks w krzakach w Central Parku, tylko po prostu w jakimś obrzydliwym szalecie prawdopodobnie. A inna kwestia, że AIDS tak bardzo Polaków nie dotknęło, tak? Że można powiedzieć, że tutaj akurat mi szczęście nas spotkało, że to nie jest plaga, która też konstytuuje pewien podmiot społeczny wobec choroby, tak? Ale ja się generalnie z tym zgadzam, ale jeszcze bym chciał zamącić chwilę, dlatego że jednak Kushner też wtedy jak przyjechał, jest nawet taka jakaś zarejestrowana jego wypowiedź z tego, że on powiedział, był zaskoczony tym, jak ten został złagodzony. Mm-hmm. I też to właśnie, też to przyznałem, że właśnie cała sfera obyczajowa, która akurat, można by powiedzieć, ma pewną nośność także u nas, ona została złagodzona, prawda? Zarówno w tym przedstawieniu, jak i w kolejnej premierze, o której słuch zaginął, czyli, bo była druga jeszcze premiera przed Warlikowskim, Marta Fiedora w Teatrze Toru, która też jakby przyszła bez echa i też z tego, co o niej wiem, właśnie co bardziej takie mocne, bezpośrednie sceny dotyczące na przykład, nie wiem, coming outu jednego z bohaterów, rozmowy z jego z matką i tak dalej, one zostały usunięte. Prawda? Czyli teatr też jakby działał właśnie tak jakby właśnie chciał tak uniwersalizować, a w gruncie rzeczy właśnie wycinał jak gdyby to, co miało jednak też ten potencjał, prawda, wywołania pewnej reakcji. Więc to jest jakby idzie wciąż jakby w moim zdaniem dwie strony. Znaczy jedno to, że warto to przemyśleć w kontekście polskich doświadczeń, prawda? Ale też warto się przyjrzeć, do jakiego stopnia w ogóle polski teatr nie, można powiedzieć, nie wchłonął całej tej dramaturgii dotyczącej właśnie tematu właśnie środowisk mniejszościowych, prawda, że to też był bardzo zawsze silny przesiew, jakie teksty były tłumaczone, jakie teksty nie były tłumaczone. To na temat autocenzury, jak się cenzuruje teatr oraz młodzi ludzie, którzy go zamierzają tworzyć, wrócimy po przerwie. Zostańcie Państwo za mnie, ze mną w studiu Artur Pałega oraz Grzegorz Niziołek. Jakbyś próbował się zastanowić, dlaczego tak się stało, dlaczego im brakuje argumentów. Tamta strona jest wyposażona po prostu w amunicję, tak? Tamta strona ma ze sobą po prostu czołgi i armaty i wiesz, jak z nich strzelać, co najlepsze. Pytanie jak o tę stronę, która mówi, no tak, tolerancja jest fajna. I co dalej? No właśnie. No właśnie dlaczego? To tak jakby...
prosta odpowiedź, że te hasła, które mi przyniosły, kompletnie przez nich nieprzemyślane. Uważają je za oczywiste. Mm-hmm. Tak jak mówiłem o tych latach 80. i 90. też pewno, że uważaliśmy za oczywiste, że nie trzeba ich tłumaczyć. Więc jeśli się coś uważa za oczywiste, nie jest to przemyślane, druga strona musiała to przemyśleć, musiała się z tym troszeczkę poborykać, żeby... Musiała o nie zawalczyć, prawda? Musiała o nie zawalczyć. Mhm. Tak, a ci ta młodzież pod flagą tolerancji nie... No tak, nie musiała o nie zwalczyć w tym, na tym powód, może dlatego. Ale też myślałem sobie o tym właśnie, że nie ma wzorów, tak? Nie ma skąd, nie rozmawia się o tym. Mówi się o tym, a nie rozmawia się o tym. Mhm. Dlaczego w zasadzie? Dlaczego mam być tolerancyjny? Po co? To już jest pytanie, które rozkłada. No bo tak uważam, ale tamci mają ze sobą, wydaje się, bardzo silne, wyraźne racje, tak? Że my musimy być silniejsi, żeby przetrwać. Mam wrażenie, jak to mówisz cały czas, że po jakichś takich tanich... To wiesz, niestety operujemy trochę tanim językiem i tanimi sytuacjami, bo to są tanie, niestety, no jakby to jest fakt i trzeba też sobie to prawdzie spojrzeć w oczy właśnie i nie próbować, myślę, że je gdzieś momentami dociążać i tworzyć narrację, że ona jest bardzo wyrafinowana. Nie, mamy po prostu rewolucję obyczajową, to się dokładnie teraz dzieje, tak? Mamy kraj, który zbliża się w stronę faszystowską. I to nie jest ten sam faszyst, który był po prostu w trakcie II wojny światowej, to nie jest to samo, zupełnie co innego. Jest to dużo trudniejsze do nazwania, ale trzeba moim zdaniem nie bać się nazywania też wyraziście pewnych sytuacji. Dlatego tamta młodzież, jakbym powiedział, z tak zwanej prawej strony, chociaż też nie chcę obrażać konserwatystów, bo to w ogóle nie o to chodzi, tak? Bo się okazuje, że często jakby konserwatyści są dużo bardziej jakby światli w tej sytuacji niż lewa strona. Ale myślę, że niestety no, przemoc jest atrakcyjna, o czym też rozmawialiśmy. Po prostu przemoc w wersji popowej Tarantino lat 90. po prostu, że po prostu jest napierdalanka, leje się dużo krwi i tak dalej. To jest dużo bardziej atrakcyjne, niż jak dwie osoby na siebie patrzą i mówią: ej, lubię cię, jesteś fajny, tak? Nie znam cię, jesteś fajny po prostu, tak? Chcę cię poznać. I to jest po prostu jak w obrazach, tak? Ja bym myślał, że to są, być może to zawładnęło też, tak? Że pewna jedna strona ma symbole. A pytanie, to jest pytanie tutaj do nas, czy wy widzicie na przykład jakieś symbole, gesty, wokół których mogłaby ta tak zwana, właśnie powiedziałeś, grupa spod sztandaru tolerancji i akceptacji mogłaby się jednoczyć? No, oczywiście, Grzegorz Niedziałek. Bo mi się wydaje, że rzecz polega na tym, że ta strona, która, bo jakby to tak wprowadzamy taką binarność tutaj, prawda? Ta druga strona, ona występuje w ciekawej pozycji zawsze, to znaczy jako strona, która broni tak naprawdę pewnego kompromisu, a nie do końca swoich interesów. I na tym polega różnica, to znaczy, że my bronimy pewnego kompromisu i mówimy tak naprawdę: dajcie nam spokój, przecież możemy urządzić takie społeczeństwo, w którym właśnie się jakoś pogodzimy, prawda? I to jest rzeczywiście bardzo słabe, a nie na zasadzie mam prawo do czegoś i zademonstruję wam to prawo. Czy wam się to podoba, czy nie? Możecie powiedzieć w takim razie, że ja jestem nietolerancyjny, ale w takim razie będę walczył o swój głos, prawda? I tego jakby, i tu jesteśmy jakby rugani. Nawet w tym momencie te różne chociażby teksty, nie wiem, w Gazecie Wyborczej są też takie właśnie przywołujące, takie koncyliacyjne, prawda? Które mnie troszkę drażnią. No nie ma, że tak powiem, wszystkich kolorów tęczy, tak? No właśnie się znowu zrobię czarno-biało, że albo się musimy pod tym czernią podpisać, albo pod tą bielą, a nie powiedzieć, że robimy swoje. Nie wiem, czy kojarzycie Ankę Z, ta cała akcja w kościele i wykrzyczenia księdzu, że nie do końca tego pomysły i propozycja zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej jest słuszna. I na przykład to jest strasznie ciekawe, jak środowisko, no, lewicowe, tak nazwijmy, żeby do jednego wora wszystkich rzucić nas, albo powiedzmy kodowskie, albo nie głosujące na PiS. I wszyscy dostali totalnego szału, tak? Jak im prawo, nie wolno takich rzeczy robić. A dlaczego nie, tak? Ja mówię, sufrażystek nam brakuje. Gdzie one są? Oczywiście ja tutaj nie chciałam w tej roli występować, ale gdzieś takiego ekstremum, może niekoniecznie z podkładaniem bomb pod samochody policyjne, bo też pytanie, czy zaraz nam się nie wywinie to w drugą stronę Bader-Meinhof.
ale no właśnie, że być może się nie do końca, i tutaj no, zaryzykuję to stwierdzenie, może nie zawsze trzeba się dogadać ze wszystkimi. Tak, ale przecież można wybrać strategię taką, w której jednak operujemy, powiedzmy, pewną przemocą symboliczną, ją nazwijmy, nie uciekając się do przemocy fizycznej, prawda? I tutaj powołam się na przykład reżysera, którego bardzo cenię i któremu została uniemożliwiona praca w Polsce, czyli do Olivera Frilicza, prawda? I którego pracę nad spektaklem Boska Komedia, i który dotyczył kwestii właśnie stosunku Żydów, prawda, czyli też tej tematyki mniejszościowej w Starym Teatrze. Te próby zostały przerwane przez dyrektora tego teatru, Jana Klatę. I to bez konsekwencji dla Jana Klaty, tak z tą drogą. No, bez konsekwencji, prawda? I ja sobie tak porównuję dwie takie akcje. Jana Klaty właśnie w Starym Teatrze, jakby po usunięciu już Olivera Frilicza, pojawił się tam napis taki nad schodami "Nie lękajcie się", który ma dodawać odpływu, tylko komu? Kto ma się nie lękać? Bo no, każdy może sobie, znaczy tak samo środowiska faszystowskie mogą powiedzieć, wreszcie się nie musimy lękać właśnie, możemy to okazywać, do kogo jest adresowane. Jeszcze za tym stoi oczywiście autorytet papieski, prawda? Co nas też od razu wpisuje w pewną ramę wspólnotową, to nie lękajcie się znowu z jakąś taką obroną jakiejś wspólnotowości właśnie. Niby jest silnym hasłem, więc jest totalnie słabym i takim politycznie nieskutecznym. I porównywałem sobie właśnie zachowanie Olivera Frilicza, który też jest dyrektorem Narodowego Teatru, podobnie jak Jan Klata, tylko w Chorwacji, w Rijece, który w Dniu Święta Narodowego wywiesił flagę tęczową i baner nad teatrem, prawda, chorwacki teatr LGBT. I to było tak mocne uderzenie, po pierwsze tak natychmiast środowisko teatralne, polityczne zareagowało, grożono mu procesami, prawda, tą głupią flagę kolorową. Tak, znaczy, to było ciekawe, bo tam była ciekawa dyskusja, prawda, że pojawiło się, że, prawda, to bezczeszczenie symboli narodowych. No i ktoś zadał się pytania, dlaczego flaga tęczowa ma być, prawda, bezczeszczeniem symboli narodowych. Więc tam on jakby przez to mocne działanie ujawnił coś bardzo silnego. Ale teraz ja sobie natychmiast zadaję pytanie, czy któregokolwiek z dyrektorów teatrów publicznych w Polsce stać byłoby na tej sytuacji. No, to bałem się, że nie. No i tutaj znowu się pojawi niestety Krystyna Janda, albo stety, i ze spektaklem Matki i Synowie, proszę Państwa, już o tym rozmawialiśmy, można odsłuchać tę audycję z Krystyną Jandą na naszej portalu. Trzeba wejść podcasty i tam sobie możecie to znaleźć. Myślę, że audycja ciekawa, bo Krystyna Janda mówi na pytanie moje małżeństwa, tak, ja mówię adopcja, tak. Więc to jest moment, kiedy Krystyna Janda mówi, że jest za małżeństwami, za adopcją. Aczkolwiek myślę, że mieszka się jednak z facetami, to mam trochę problem, ale no, jest się przyznaje przynajmniej do tego, ale spektakl zrobiła. No, dla mnie on jest... wprowadził mnie po prostu w wielką konsternację. Moment, kiedy... Już nie będę Państwu straszać, czym jest ten spektakl. Zobaczcie sobie. Mamy parę dwóch facetów, które wychowuje dziecka, przyjeżdża matka byłego partnera. Już nie będziemy w to wszystko chodzić. Co o co tutaj chodzi? Jaka jest intryga? A wręcz jej brak. Ale co jest istotne? 98% publiczności Krystyny Jandy są osoby heteroseksualne. Może 95, nie, badań nie robiliśmy w tym polu, ale tak na oko moje, na mój gender patrząc i przyglądając się. I za każdym razem był jeden spektakl, kiedy widownia nie wstała. Od premiery po zwykłych widzów wszyscy wstają, więc można powiedzieć, że ten jakby taka potrzeba właśnie była empatii, nawet tak bym to nazywała, tak po prostu głupio i tanio. Że myślę, że to jest tak duża empatia przez to, że ona to prowadzi, ona to ciągnie, ona mówi, ej, to są po prostu rodzina jak rodzina, chłopak, dwóch facetów, to jest dzieciak, któremu trzeba umyć zęby, albo po prostu ma się wykąpać, a sobie rozwalił nos po prostu, bo zleciał skądś. I myślę, że to są gesty, które właśnie, to nie jest ta flaga, wiesz, na teatrze, która powiewa, ale myślę, że to są takie działania, które realnie coś zmieniają. Tu jest gest i jakieś pole symboliczne, które mówi, tak, jesteśmy nietolerancyjni i się wylewa po prostu cały szlam, który skrzętnie ktoś pochował. A tutaj na przykład takie mamy działanie, które w ogóle nie jest obliczone na właśnie te pole takiej narracji medialnej, że ona coś robi po swojemu. Są na to widzowie, też ciekawe, tak? Że jakby na początku, jak ja obserwowałam widzów, oni kompletnie nie wiedzą, w czym są. W ogóle nie rozumiem, o co, jaki facet, jaki AIDS, jaki w ogóle, jaka matka przyjeżdża do kogo, to jest jej syn, nie, to nie jest jej syn, to jest partner jej syna, który umarł 20 lat temu, a ona zazdrosna, że on jest teraz z kimś, a on jej też ktoś umarł. W ogóle chaos, nikt nic nie wie, o co chodzi.
Chociaż to jest bardzo po Bożemu napisane, tak? To jest sztuka, która się doczekała po prostu nagród na Broadwayu i po prostu zgarnia nagrodę za nagrodą. Ale ten moment, kiedy właśnie ludzie w to wchodzą i widzisz, że ta realna zmiana się właśnie na twoich oczach dzieje przez te półtorej godziny czy tam dwie godziny. Inna sprawa, co się zadzieje następnego poranka, jak się wszyscy obudzą, wypiją kawę, pytą, co ona nam nagadała, jaka adopcja, w ogóle o co chodzi. No ale jest taki w grobisko gdzieś delikatnie wsadzony. Już ciekawa rzecz, bo właśnie pomyślałem sobie, przypomniałem sobie kontekst całego tego spotkania. No słynnego już spotkania z Wszystko będzie. No mów, dlatego tu jesteśmy razem w studiu. To była sztuka leczennicy na Hamburga. Oni wszyscy na lekcji czytali tę sztukę i potem omawialiśmy. Bohaterem sztuki leczennicy jest chłopak, który w szkole chce młody faszysta, który idzie po swoje. Faszysta, ultrakatolik, który jest bardziej katolickim niż kościół. I szkołą tak krok po kroku ustępuje. Już nie będę się wdawał w szczegóły. W każdym razie działanie tego tekstu i spektaklu, który został zrobiony w polskim teatrze, polegał na tym, że część młodzież się zidentyfikowała z tym. To postęcia. A przykład, który ty podajesz, ujęty, jest odwrotny. Czyli ciekawe, że teatr, który jest z założenia krytyczne, wywołuje odwrotny skutek. Zupełnie jak mam się komarać. No pytanie jest odwrotne, pewnie na jaką glebę tak powiedzieć. Tak? Pytanie, jak to jest napisane, jak to jest wystawione. Myślę, że to jest naprawdę mega niuans, jak to, co z tym aktorzy też zrobili, tak? No myślę, że to jest... też pytanie, kto jakie ma intencje, tak mówiąc. No ja jestem pełen podziwu, ja nie widziałem przedstawienia, ale jestem pełen podziwu dla Krystyny Jandy za to, prawda? W końcu ta premiera się już odbyła w tej nowej rzeczywistości. To jest jakiś wyraźny głos i jednak też trzeba pamiętać, bo wracam do początku naszej rozmowy, jednak znowu za pomocą obcego tekstu, czyli nie za pomocą prawda, naszego tematu, prawda? Tak. Ale jednak fakt, że to jest też Krystyna, że Krystyna Janda w tym gra. I ona jest tą złą, przecież ona jest, która przyjeżdża, ona jest homofobką, ona tego nie akceptuje, ona jest wściekła, ona to brzydzi, na to, i ona mówi, ale jak to? Jak to dwóch facetów w ogóle? I to jest niesamowite, wiesz, ta zmiana, ona jest, znaczy ten poziom, myślę, też jego świadomości, jaką ona jest jakby instytucją i ikoną, jakby, że jeżeli ona idzie i też ona prowadzi widzów z tą homofobią, teraz już się zaśmieje tymi śmieszkami takimi, wiemy, tych mężów, co są przeprowadzone przez żony, bo żony chodzą do Jandy. I potem widzisz, ja potem patrzę i ci faceci wstają. Znaczy to było, słuchajcie, to był szok. Ja myślałam, że oni wyjdą, tak sobie z niespaczeniem, to cicha brawka. I raptem byłem tak zapowietrzeni przez te półtorej godziny. I przecież ja nie powiedziałam, ja się przyznaję. Po prostu raptem widzę, że 300 osób wstaje, jest tam 240 miejsc na widowni. I wszyscy się raptem podnoszą i w ogóle nie wiadomo, co z tym zrobić, bo po prostu to jest taki moment, że w ogóle tego się ja tego nie byłam w stanie objąć. Myślałam, że swoim rozumem. Myślałam, że to jest właśnie ten moment, że oglądają kolejne premiery, a oni są tak mają przyblokowane emocje z tym wszystkim. No wiadomo, no Krystyna Janda mistrzynią emocji. Pytanie, czy można w jakikolwiek zmieniać społeczeństwo bez emocji? I to jest chyba niestety jakieś okropne pytanie na koniec naszej audycji. Nie odpowiemy Państwu na to. Musicie sami usiąść w domu i pomyśleć, czy można zmieniać świat bez emocji. Dobra, w brechta nie będziemy chodzić. Dziękujemy Państwu. Grzegorz Niedziałek, Artur Polega, śledzą Katarzyna Szóstow, a to była audycja Lepiej późno niż wcale. Lepiej późno niż wcale. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM. Także teraz tu jeszcze są ostatnie dni i jechać, bo trzeba też skorzystać z tych wszystkich katechez, poczuć Kościół. Rozumiecie? Jak przyjadą z takiego kraju i z takiego i z takiego i taki chłopak, który jest zaczadzony tymi mediami tutaj w Polsce, tymi, którzy całą prawdę, całą dobę mówią, że mówią, tak, czy podobne, no to zobaczy, że ludzie wierzą i trzeba to właśnie, także to jest nasze zadanie. Jeszcze raz Bóg zapłać księdzu arcybiskupowi, księżom, biskupom wszystkim, pozwólcie, nie słyszałem, żeby byli wymienieni, a przyjechali z różnych stron. Dlatego pozwolę sobie wymienić. Wiadomo, że przewodniczy nam ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, jest z nami gospodarz,
ksiądz arcybiskup Wacław Depo, jest ksiądz biskup Henryk Tomasik z Radomia, Ignacy Dec ze Świdnicy, ksiądz biskup Edward Janiak z Kalisza, ksiądz biskup Stanisław Stefanek z Łomży, Stanisław Napierała. Skąd? Nie słyszę. Skąd? Z Krakowa? Z Kalisza, dobrze. Ksiądz biskup Adam Pacyfik Dydycz, skąd? Tak, jest do Kieczyna. Ksiądz biskup Ryszard Karpiński z Lublina, bardzo. Ksiądz biskup Paweł Socha z Zielonej, tak. Ksiądz biskup Stanisław Regmund z Zielonej Góry i zdrowy, Bogu dzięki. Pamiętamy o księdzu arcybiskupie, który tu jest w osobie swojego sekretarza. Księdzu arcybiskupie Zygmuncie Zimowskim i modlimy się o zdrowie dla niego. Pan Bóg to doświadczył bardzo, my jesteśmy z księdzem arcybiskupem. Ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski z Łomży. Ksiądz biskup Adam Bałabuch ze tak jest. Ksiądz biskup Edward Frankowski. Pamiętacie jeszcze, dobrze. Ksiądz biskup Antoni Długosz Częstochowa. Ksiądz biskup Teofil Wilski i ksiądz biskup Ireneusz Pękalski z Łodzi. Bóg zapłać. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. No oczywiście niezwykłe dzięki jeszcze raz dla pani premier Beaty Szydło z kancelarią swoją, znaczy z kancelarią swoją naszą, bo to jest pani kancelaria, pani premier nasza też, dobrze? Tak, jest z panią minister oczywiście Beatą Kępą. I jeszcze tam jest pani minister, no i minister Rafał Bochenek, a jeszcze jeden pani minister, zapomniałem nazwisko. Ale kochani, jest z nami ten, który tak bardzo ciężko pracował, wszyscy ciężko pracowali w tych dniach, ale jeden tak bardzo mocno i tobie kto? No wszyscy jeden, pan minister Antoni Macierewicz, który dba o nasze bezpieczeństwo w imieniu całego rządu. A był o 8 rano jeszcze na mszy świętej w kościele seminaryjnym. Tak, pan minister sprawiedliwości i prokurator generalny, nie bójcie się. Tak, bardzo porządny pan minister, tak jest, Zbigniew Ziobro. Pan minister środowiska, który nie tylko lasów nie chce sprzedać, ale i ziemi polskiej nie chce sprzedawać. Pan profesor Jan Szyszko z małżonką. Pan minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Pan minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Już mówiliśmy, pani minister Małgorzata Sadurska, dziękujemy panu prezydentowi za życzliwość i trzymajcie się, tak, pana Boga i ludzi, i narodu. Pani premier, tak, to już wymieniłem, kochani posłowie, wojewodowie, senatorowie, eurodeputowani, ale dzisiaj jest 10 dzień miesiąca. I dzisiaj pamiętamy szczególnie, ale może jeszcze księżom podziękuję, przepraszam, i na ręce księdza Jacka Walkowiaka z Calgary, wszystkim księżom z emigracji, pracującym dla emigracji, Bóg zapłać. A na ręce księdza dyrektora Pomoc Kościołowi Waldemara Cisło, wszystkim księżom z Polski. I zobaczcie, polscy księża pracują też, żeby pomagać innym. Oczywiście z ludźmi wszystkimi. I za to dziękujemy. I tutaj trzeba powiedzieć, że rocznie ginie za Chrystusa w świecie od 100 do 170 tysięcy ludzi. I milczą te organizacje światowe i tak dalej. A nasz polski rząd
solidaryzuje się z wszystkimi cierpiącymi i z katolikami cierpiącymi, chrześcijanami też. Za to dziękujemy. Kochani, ale dzisiaj jest dziesiąty dzień lipca, ale to nam przypomina 10 kwiecień 2010 roku. I chciał tu być pan Jarosław Kaczyński. Powiedział do mnie, że jest taki rytuał, że po mszy świętej z kościele seminaryjnym jadą na cmentarze i to się kończy gdzieś o 11 i nie zdążymy. Także, ale jest duchem i trzeba powiedzieć jedno. Boją się mówić i ja nie uprawiam tu polityki teraz. My z panem Jarosławem nawet czasem się spieramy, ale kulturalnie, a nie tak, już nie powiem jak. To widzicie. Tak, kulturalnie trzeba mówić argumenty, siła argumentów, nie argument siły, pomówienia. I powiem tyle, że tyle, ile ten człowiek ucierpiał i dał z siebie, żeby Polska była Polską i mam nadzieję, że będzie dawał dalej i Polska będzie Polską, to myślę, że nikt w Polsce w naszych czasach. Zobaczcie, 10 kwietnia tyle stracił. Straciła Polska, ale i on najwięcej stracił. I trzeba, panie premierze Jarosławie, my jesteśmy z panem w tym, co dobre. Tak? A wiadomo, że politycy to mają różne poglądy i się spieramy, rozmawiamy. Ale bez pana by tego nie było, co jest teraz w Polsce. I niech to się rozwija. I bez tej ofiary. Kochani, to przepraszam, ale myślę, że po prostu dla sprawiedliwości trzeba było to powiedzieć. Właśnie my jeszcze raz bardzo dziękujemy. Dziękujemy wszystkim. Również w telewizji Matki Angeliki, która założona przez siostrę klauzurową, w czterech językach pracuje, a dzisiaj i wczoraj łączą się z nami wszyscy niemieckojęzyczni odbierający tę telewizję IWTN. Pozdrawiamy ich serdecznie. Persusie Grysze, unsere Mutter, unsere Königin, unsere Kostbare Mutter. I dziękujemy za wszystko, co robicie. Również muszę powiedzieć, że przyjaciele Niemcy pomagali na początku, jeszcze nikt nie wiedział, a oni, najprości ludzie, kochając Pana Boga i Kościół, zaczęli mi pomagać, żeby to Radio Maria powstało. Pierwszy nadajnik, ba, nawet samochody. A u nas to powiedzieli, że jeżdżę Maybachem. Od razu zazdrościli. Zaraz zmyślili. Ja bym tak zawsze myślał. I nie trzeba się dawać. Tak, a na księży ile zmyślają. A na, jeżeli ktoś jest Polakiem czy katolikiem, to zaraz dostaje. Ale nic, aleluja i do przodu. I kochani, dziękujemy wszystkim wam. Bo bez was by tego nie było. Bez was by tego nie było. Wszystkim. Służbie zdrowia, policji. Wszystkim. Wszystkim. Jasnej Górze. Wszystkim kapłanom. Siostrom zakonu. Tym wszystkim naprawdę ofiarnym apostołom. I dalej. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział do nas, macie wiele do zrobienia w Polsce, wiele do zrobienia przez modlitwę, wpływ na młodzież, wpływ na rodziny. A więc alleluja i do przodu, do Wrocławia, kultura pojechała. Tak jest, do ewangelizacji Polski i świata. Oddajmy się Matce Bożej na to. We Wrocławiu, w Krakowie, ale tu w Warszawie to nie ma kultury. Z wdzięcznością wspominając dzień, którym oddałem się całkowicie do Twojej dyspozycji, proszę Cię dzisiaj na nowo, posługuj się mną wedle Twojej woli. Uczyń ze mnie posłuszne narzędzie w Twoich dłoniach, o Matko Chrystusa i Matko Kościoła, dla ratowania dusz ludzkich w Ojczyźnie naszej i w całym świecie. Matko Najświętsza, spraw, bym codziennie, ponawiając całkowite oddanie się Tobie,
stawał się coraz bardziej Twoją pomocą dla sprawy Chrystusa na ziemi. Amen. Maryjo, gwiazdo ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maryja i bądź Jego opiekunką. Amen. A ponieważ jeszcze tak mówili, raz po raz mnie tu zrzucali i nie wiadomo co, niektórzy by o mało co mnie kanonizowali, to powiem, że kanonizuje się człowieka dopiero po śmierci, bo nie wiadomo co jeszcze wywinie na tej ziemi. Także to, ale jest jedno, to nie jeden. Jeden może mieć ideę nie wiadomo jakie. Pełno idei jest w bibliotekach. Wszyscy. I to dzięki, nie dlatego, żebym się tu podlizywał, to naprawdę dzięki. Pierwsze dziękuję wszystkim. Radia kończy. Zgromadzenie. Dla Wrocławia Kultura pojechała. Redemptoryści trzymają razem. I za to dziękujemy. Ojcu prowincjałowi, wszystkim. I w radiu też trzymamy razem. I wszystkim ojcom, i siostrom nazaretankom, i wszystkim siostrom posługującym, w radiu już nie wymieniam, wszystkim. I księżom biskupom zawsze nas podtrzymywali na duchu. Bóg zapłaci.